Poranek Wnet, Radio Warszawa, Radio Nadzieja, Wnet FM. Witamy serdecznie z Elbląga. Godzina 7.24, czas na rozmowę z posłem Jerzym Wilkiem, byłym prezydentem Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Państwo w parlamencie macie jeszcze 3 tygodnie wakacji, więc czas korzystać z laby. No tak, ale z tą labą tak różnie bywa. Trzeba tutaj pracować też w terenie. Oczywiście, zwłaszcza, że za rok wybory samorządowe się odbędą. Na ile są te przygotowania zaawansowane? No tak, wybory za rok. Ja jestem przez Prawo i Sprawiedliwość wyznaczony takim szefem wojewódzkim do spraw tych wyborów samorządowych. Moim obowiązkiem jest jak gdyby dbać o to, żeby znaleźć dobrych kandydatów, wyłonić ich i później no, promować, żeby wygrali te wybory. Oczywiście, no i życzymy powodzenia tutaj. Te wybory kandydatów, no kandydaci wiadomo, będą wybrani pewnie gdzieś w połowie przyszłego roku. No tak, tak, no ale trzeba na to pracować. Trzeba najpierw poznać te struktury, co tam się dzieje w terenie, przygotować tych ludzi, przygotować program przede wszystkim dla tych poszczególnych miejscowości, bo ludzie chcą wiedzieć, na kogo głosują i co oni chcą zrobić. Poprzednie wybory samorządowe, a zwłaszcza nieprawidłowości, jakie się wokół nich rozegrały, wywołały taki ruch społecznego sprzeciwu. On się objawił w tym, że powstał ruch kontroli wyborów, że ludzie zbierali się spontanicznie po to, by dopilnować, by rzeczywiście wygrywali wybory ci, którzy, na których głosowało najwięcej ludzi, a nie ci, którzy mieli największe wpływy wśród członków komisji. No i pytanie, co z tym ruchem, co z postulatami, co ze zmianami prawa wyborczego? Z tego co wiem, ten ruch dalej funkcjonuje, więc dobrze. Im więcej osób jak gdyby dba o prawidłowość tych wyborów, tym lepiej. Prawo i Sprawiedliwość też ma projekty przygotowane. One będą w Sejmie zgłoszone na jesieni tego roku, bo taka jest zasada, że rok przed wyborami to jest ostatni termin, żeby takie zmiany w kodeksie wyborczym wprowadzić, żeby nie grzebie się już w ostatnim roku tuż przed wyborami w ustawach samorządowych, bo to źle wtedy świadczy o tych, którzy coś są podejrzewani, że robią pod siebie. A więc na jesieni tego roku zmiany. Mówi się o tych urnach przezroczystych, o kamerach w punktach wyborczych. To są zmiany takie oczywiste, już dawno powinny być. O obowiązku publikacji danych w internecie, tak, by każdy mógł od razu zobaczyć, ile w danej komisji wpłynęło głosów i na kogo i można było to od razu kontrolować na poziomie nawet takiej prostej aplikacji komputerowej. To prawda, natomiast inne sprawy, na przykład dotyczące głosowania przez możliwość głosowania przez internet i te inne rzeczy, z tym jesteśmy ostrożni, bo dochodzi do dużych prób nadużyć w tych sprawach, w związku z tym wydaje się, że ja jestem takim konserwatywnym posłem, w związku z tym jeżeli chodzi o te sprawy wyborcze. W związku z tym uważam, że zbyt często przy tych ustawach wyborczych, kodeksach nie należy manipulować, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Trzeba mieć dobrych kandydatów i oni wygrają na pewno. Oczywiście przy uczciwie przeprowadzonych wyborach. No i warto też mieć ludzi, którzy wspierają kandydatów, no tak jak ruch kontroli wyborów. No oczywiście był to ruch ponadpartyjny, kontrolowano wszystkie partie i wszystkie partie mogły się do tego, wszystkie ugrupowania mogły się do tego dołączyć. Niemniej jednak skutkiem tego były wybory przeprowadzone uczciwie. No, wyników no tak. Nikt nie kontestował. To prawda, to prawda. I wydaje mi się, że każde z ugrupowań powinno wspierać takie działania, które będą świadczyły o tej uczciwości w wyborach, że wszystko jest jawne i można to sprawdzić, bo dochodziło do nadużyć, wiemy o tym od dawna, z sygnałów właśnie z tych komisji wyborczych. Wybory już za rok i kilka miesięcy. A teraz zmiana tematu. Elbląg stał się takim ważnym miejscem na mapie militarnej świata, bo tutaj siedziba dowództwa dywizji natowskiej właśnie się tworzy. No tak, mamy tutaj dowództwo dywizji wielonarodowej. Od niedawna generał Motacki jest dowódcą tej dywizji. Ona została wyłoniona
z jednostek, które dotychczas były w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jesteśmy dumni, że jesteśmy na mapie NATO. Elbląg jest na mapie NATO, jednym z tych miejscowości, w których są jednostki NATO, a więc no, powinniśmy raz czuć się bezpieczniej przez to, a dwa, no, że to prestiż Elbląga wzrasta. Tych oficerów już widać na placach i ulicach miasta, po kawiarniach rozmawiają w obcych językach. Oficerów widać. Ja ich najczęściej widzę na tych różnego rodzaju uroczystościach, bo tam oni są rzeczywiście widoczni. Są Amerykanie, są Anglicy, są Rumuni i ma ten skład się poszerzać. Natomiast widać już ich na co dzień też na ulicach miasta Elbląga. Także w tej chwili no, na tym zyskamy i na pewno gospodarczo i militarnie, ponieważ ci ludzie będą musieli gdzieś mieszkać. Już są poszukiwane mieszkania dla blisko 250 oficerów tych dowództwa. W związku z tym tutaj i deweloperzy, i budowlańcy, i te firmy budowlane, wszyscy na tym skorzystają. A oficerowie te pieniądze wydadzą w Elblągu. No, znaczy tutaj będą żyli i mieszkali. Z czasem wierzymy, że sprowadzą rodziny. Amerykanie są takimi żołnierzami rodzinnymi i wiemy o tym, że oni w pierwszej kolejności chcą sprowadzić rodziny do Elbląga. Czyli będzie też wielonarodowa szkoła, będą no dzieci tak, języki, mówiące po tak, angielsku. Tak więc... jest, tak jest. Już nawet jedna ze szkół, wiemy o tym, przygotowuje się do tego. O, i to jest fajna wiadomość, tak. Taka nowa. Kolejny temat tutaj, który może jeszcze nie jest jakoś bardzo aktualny, ale już nabiera znaczenia, to budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną. No tak, ja byłem w Sejmie sprawozdawcą tej ustawy i no... Od 10 lat zabiegamy, tak od 2006 roku, o to, żeby, a historia jest bardzo stara, bo to jeszcze król Batory myślał o tym przekopie, gdy walczył z wolnym miastem Gdańskiem, który wtedy jak gdyby wybił się na samodzielność i nie chciał tu współpracować z królem Batorym. Ale ta historia najnowsza, to rzeczywiście jest szansa na ogromny rozwój gospodarczy nie tylko Elbląga, ale wszystkich gmin nad Zalewowym, także ja tutaj zawsze podkreślam to, że nie tylko Elbląg skorzysta na tym kanale żeglugowym, ale również i Tolkmicko, i Frombork, i Suchacz, i wszystkie te miejscowości Sztutowo, Stegna, Krynica Morska położone również na Mierzei Wiślanej. No, będzie tutaj wzmożony ruch, będzie więcej turystów, będzie można jakimś tramwajem wodnym wypłynąć na plażę już morską, tak. Więc rzeczywiście... Tak. I uniezależnimy się jednak od Rosji. To jest też, poza tym skrócimy drogę do portów trójmiejskich. Zamiast płynąć przez Bałtyk blisko 100 km, przez cały Zalew i Cieśninę Bałtyjską i później Zatokę Gdańską do Trójmiasta, tym skrótem tutaj kilkukilometrowym torem wodnym wybudowanym do kanału żeglugowego i później do portów trójmiejskich znacznie skrócimy drogę i uniezależnimy się od Rosjan, którzy raz wpuszczają, raz nie wpuszczają. To świadczy, my jesteśmy państwem nie tylko unijnym, stanowimy granicę z Unią, ale również z NATO. I to jest najbardziej takie deprymujące dla naszej armii, że oni muszą pytać o zgodę Rosjan, chcąc wpłynąć na teren Zalewu Wiślanego. Kutry Straży Granicznej nie mogą tak swobodnie przepływać na Zalew Wiślany. W związku z tym jest to afront dla naszej armii, a nasza armia jest jednym z elementów NATO. I jeszcze trzeci temat to wstrzymanie małego ruchu granicznego. Doszło do tego przy okazji w zeszłym roku, przy okazji szczytu NATO w Warszawie, potem zostało przedłużone na okres Światowych Dni Młodzieży. Tak. No i teraz dalej trwa w związku z sytuacją napiętą na świecie. Czy mieszkańcy bardzo odczuwają negatywne skutki tego? Pewnie część tych mieszkańców, szczególnie tam Braniewa, Bartoszyc, tych rejonów przygranicznych, korzystała z tej wymiany przygranicznej na pewno. Szczególnie tam chodziło o paliwo, o takie zakupy. Natomiast ta wymiana nie jest całkowicie wstrzymana. Można wykupić roczną wizę, ona jest znacznie droższa, to prawda. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo często odwiedza Kaliningrad,
to... Mówimy o wizie rosyjskiej. Wizie rosyjskiej. Ona jest znacznie droższa, ona kosztuje ponad 1000 zł, bo Rosjanie mają o tyle lepiej, że oni wykupują w konsulacie niemieckim wizę szengenowską za 35 euro i mają na 2 lata możliwość przekraczania granicy. I widzimy na co dzień na zakupach tutaj w Elblągu, w Braniewie i w innych miastach. Natomiast Polakom to w pewien sposób ograniczyło te kontakty, ale mówię, ci, którzy często jeżdżą, to decydują się na wykup tej rocznej wizy i możliwość przekraczania częstszej granicy i korzystają z tego. Także no, przychody państwa wzrosły na pewno, bo Orlen i Lotos więcej sprzedają. Są to ewidentne poprawa tych wyników. Przestępczość spadła też, szczególnie ta przestępczość przemytnicza. No a wiadomo, że w Rosji w tej chwili niedobrze się dzieje. Widać, co się dzieje na Ukrainie. Te manewry w Kaliningradzie razem z Chińczykami też świadczą o tym, że to zagrożenie jest duże. W związku z tym rozumiem, że rząd, jak gdyby mając na uwadze bezpieczeństwo kraju, ograniczył przepływ mieszkańców. Bardzo wiele osób przez dłuższy czas postulowało właśnie zamknięcie tej furtki, mówiąc, że żaden kraj europejski nie ma takiego rozwiązania z Rosją i dlaczego my mielibyśmy być tym wyjątkiem. Decyzja zapadła forsowana przez Platformę Obywatelską. No tak, natomiast ja mówię, te względy bezpieczeństwa są bardzo ważne i szczególnie ta współpraca tutaj międzynarodowa powodowała to, że niestety te zielone ludziki wśród tych turystów również przekraczali i takie informacje docierały do rządu, że tutaj nie tylko turyści odwiedzają Elbląg i tutaj tę strefę przygraniczną, ale również intensywnie działa wywiad rosyjski. No przecież on tutaj penetrował, tym bardziej, że my staliśmy się tutaj na północy ważnym ogniwem NATO. I tutaj jak gdyby z jednej strony poprawiło się nasze bezpieczeństwo, ale zainteresowanie Rosjan też wzrosło naszym miastem i tym terenem. Także ja rozumiem tą sytuację, że na ten okres tutaj obecny, gdy ta sytuacja w Rosji nie jest unormowana i wyjaśniona, że ten ruch przygraniczny został wstrzymany, ja to rozumiem i jak gdyby akceptuję. Nie wszyscy się ze mną zgadzają i też trzeba przyjąć do wiadomości, że część osób, która żyła jak gdyby z tej granicy, no straciła na tym. Jeszcze jedno pytanie dotyczące gospodarki tutaj regionu. Czy pojawiają się nowe zakłady pracy, czy pojawiają się jakieś nowe szanse dla mieszkańców? No mi jest niezręcznie krytykować jako były prezydent obecne władze, ale niestety widzę taką stagnację. Widzę stagnację, dlatego ja ogromną szansę widzę w tym kanale żeglugowym. On ma szansę nie tylko na rozwój gospodarczy. Turystyka jest też gałęzią gospodarki w tej chwili bardzo ważną. W związku z tym turyści przypływający tymi żeglówkami na Zalew Wiślany ze Skandynawii, z Niemiec, bo teraz oni nie mogą przypłynąć, bez wizy rosyjskiej nie mogą wpłynąć w ogóle na Zalew. Niektórzy z Warszawy też by chętnie popływali. Pewnie tak. Tutaj jest szansa na rozwój szkutnictwa w ogóle. To jest olbrzymie jezioro, ten zalew nasz Wiślany, olbrzymią taflą wody, na której można żeglarstwo uprawiać, tylko musi być pusty. Dostępny. Tak, musi być dostępny. Kanał żeglugowy to umożliwi. Elbląg na tym też znacznie zyska. Stoimy tutaj właśnie vis-a-vis byłych zakładów Zamechu, dawniej jeszcze Szichała i tutaj te konstrukcje metalowe były budowane. Teraz to trochę obumarło, ale po budowie kanału żeglugowego my możemy być zapleczem dla stoczni w Gdańsku i w Gdyni. Część elementów może być tutaj spawana, budowana i później przez Zalew Wiślany i kanał żeglugowy jako elementy już takich konstrukcji docelowych dostarczane do stoczni gdańskich. No bo to jest wszystko w ramach jednego planu pobudzenia gospodarki morskiej, który tak ma zaangażować ekonomicznie te tereny Pomorza. Tak jest. Tutaj Warmii i Mazur, Pomorza Zachodniego, po to, by gospodarczo rozkręcać taką spiralę tak, po prostu inwestycji. Po to te Ministerstwo Gospodarki Morskiej powstało. Jako
no, nie było za Platformy Obywatelskiej, nie widziano, odwrócono się plecami do morza, jak my to zauważaliśmy, a teraz rzeczywiście otworzyliśmy się na morze i widzimy ten potencjał olbrzymi. Stocznie zaczęły przyjmować dużą ilość zamówień, pracują pełną parą. My nie będziemy rywalizowali z Gdynią i Gdańskiem, ale będziemy ich uzupełniali. Będziemy takim zapleczem, czwartym, my liczymy na to, że w przyszłości będziemy czwartym portem Rzeczpospolitej, ja to mówiłem w swojej kampanii wyborczej, ale jest na to szansa, że rzeczywiście w niedalekiej przyszłości możemy zostać tym czwartym portem. Szansa jest, kroki zostały podjęte, tylko trzeba konsekwentnie wprowadzić je w życie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poseł Jerzy Wilk, Prawo i Sprawiedliwość, były prezydent Elbląga, był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu.